Wiktor, jak wyobrażałeś sobie swoją drogę idąc do programu The Voice of Poland i jak faktycznie jest teraz po roku czasu od emisji programu? Na samym początku bardzo ucieszył mnie odbiór widzów. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak pozytywny, a to co zaskoczyło mnie najbardziej to to, że widzowie pokochali moją energię, nie tylko to, że ładnie zaśpiewałem, ale to, że też bardzo w początku się zaprezentowałem jako osoba, a Olbrzymi stres, który czułem na scenie, pozwolił mi jakby pokazać prawdziwego siebie, mimo że tego nie planowałem. Co prawda, moja droga z programem skończyła się troszkę wcześniej niż przewidywałem, idąc do niego, więc potrzebowałem chwili, żeby wrócić jakby na ten swój indywidualny tor, choć program jeszcze trwał, i po prostu odpocząć, bo to też wymaga bardzo dużo energii i tej fizycznej, i psychicznej, więc nie chciałem też działać od razu pod wpływem jakiegoś złego impulsu. Wolałem poczekać i myślę, że, że cieszę się, że tak to zrobiłem. Później zacząłem koncertować też ze swoimi przyjaciółmi z programu, więc. No właśnie, bo wy przecież macie, nie wiem czy trasę koncertową, czy można tak powiedzieć, ale co chwilę gdzieś tam widzę, że występujecie razem. Tak jest. No śpiewamy zazwyczaj w 5-6 osób i, i to jest wspaniałe, że kontakt jest nadal utrzymywany. Moi dziadkowie bardzo mi tego gratulują, bo oni doceniają to, że w dzisiejszych czasach umiemy znaleźć jeszcze. Te prawdy i coś więcej w człowieku niż tylko takie powierzchowne cześć. O, jesteśmy razem w programie, to pogadajmy. My się naprawdę zaprzyjaźniliśmy, naprawdę się zżyliśmy. Ja już nieraz powtarzałem niektórym, że ja mógłbym nawet z nimi zamieszkać i, i, i bym się czuł bardzo komfortowo, więc no, nie spodziewałem się w sumie takiego, takiego obrotu spraw, że w programie, do którego idę, żeby się pokazać, żeby rozpocząć swoją karierę, zdobyć fanów. Zdobędę tak naprawdę coś dużo cenniejszego, czyli przyjaciół. No tak, a to program, w którym przecież się rywalizuje, więc ta rywalizacja gdzieś tam powinna być faktycznie na pierwszym miejscu. Dokładnie. No, paradoks tego wszystkiego jest taki, że chyba moim największym przyjacielem z programu jest Rafał, z którym stałem razem na ringu, więc tak naprawdę no, niejako wyeliminował mnie z dalszej gry, a nie wpłynęło to absolutnie na naszą znajomość. Program to tak naprawdę jest tylko chwila, gdzieś tam za wiele, wiele lat może nikt nie będzie o tym pamiętał. A to, że mamy jakieś wartości i możemy razem koncertować i wymieniać się tym doświadczeniem, razem je zdobywać, no to jest coś pięknego, co się przyda też na no później.